Publiczne Gimnazjum nr 1 po raz trzeci to organizowało turniej zespołów samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice. Tym razem, podobnie jak w roku ubiegłym, na starcie stanęły cztery zespoły. Zespół Szkół nr 1, Urząd Miejski, Kateryjs i Publiczne Gimnazjum nr 1. Grano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów, a dwie najlepsze ekipy zagrały o pierwsze miejsce w imprezie. Zgodnie z regulaminem, w każdym zespole musiała przez całe spotkanie przebywać na parkiecie przynajmniej jedna kobieta. Spotkania eliminacyjne dostarczyły spore emocji, gdzie najlepiej spisywała się drużyna Urzędu Miejskiego, która wprawdzie po walce, ale przegrała wszystkie mecze. Ten zespół dodał jednak kolorytu imprezie. Bardzo żywiołowo reagował na dane zagrania, a po błędach Jarosław Traczyk intonował "nic się nie stało" i zachęcał do skuteczniejszej gry. Meczu o trzecie miejsce Marek Grzelczak i spółka pokonali Urząd Miejski 2-0, chociaż drugi set wygrali dopiero na przewagi. Warto podkreślić, iż w tym spotkaniu na parkiecie oglądaliśmy aż 6 pań. W zespole szkół były to Monika Wach, Magdalena Bieniek i Anna Łapińska, zaś urząd reprezentowały Anna Rzeszotek, Dorota Cawarutkowska i Iwona Ulijasz-Wójtowicz. O zwycięstwo w turnieju zagrali finaliści ubiegłoroczni, a więc Kateryjs oraz Gospodarze. W zespole Kateryjsu wystąpili dyrektor Marcin Dmitrowicz, który jak przystało na szefa był pierwszoplanową postacią zespołu, oraz Piotr Łapiński, Sebastian Wanat, Sławomir Wach, Rafał Bąk, Roman Murawski, Leszek Wojtyna, Adam Ogonek. Natomiast płeć piękną prezentowały dwie Eweliny, Kwiatkowska i Koral. Po przeciwnej stronie siatki zagrały Iwona Świątkowska i Anna Banaś oraz Tomasz Trela, Marcin Kosiński, Grzegorz Potent, Jacek Wochniak i Krzysztof Cawan. W tym meczu faworytem był oczywiście Kateryjs, mających w swych szeregach wielu byłych czołowych siatkarzy Kozienic. Ale tuż przed finałem Tomasz Trela obiecał, że jego zespół łatwo się nie podda. Z Kateryjsem będziemy grać o pierwsze miejsce. Oczywiście jesteśmy bardzo zmobilizowani, wierzymy w zwycięstwo. Zobaczymy, jak to będzie. Wygra na pewno lepszy. Najważniejsze to jest dobra zabawa. Cieszę się, że jak do tej pory nie było żadnych kontuzji, że jest fantastyczna atmosfera. Niech wygra lepszy. Jeżeli będzie to Kateryjs, gratuluję serdecznie zwycięstwa. Ale ja mam nadzieję, że będziemy gratulować sobie nawzajem jako organizatorzy i jednocześnie zwycięzcy. Pierwszy set potwierdzał słowa dyrektora. Gospodarze od początku, dzięki bardzo dobremu rozegraniu Iwony Świątkowskiej i bombach Treli i Potenta, prowadzili 2-3 punktami. Od połowy seta inicjatywę przejęli jednak rywale, mając najlepszych zawodników w osobach Sebastiana Wanata, Marcina Dmitrowicza i rozgrywającego Sławomira Wacha. I po wyrównanej walce wygrali 25-20. Druga odsłona miała identyczny przebieg. Początek dla gospodarzy, lecz później zaczynały się schody i to Kateryjs po raz drugi sięgnął po puchar burmistrza. A oto ostateczna kolejność turnieju. Czwarte miejsce Urząd Miejski, trzecie Zespół Szkół nr 1, drugie PG nr 1 i pierwsze miejsce Kateryjs. Sędziowie, zawarte podkreślenia, prowadzili zawody społecznie, wybrali najlepszych zawodników imprezy. Wśród kobiet bezkonkurencyjną była już po raz trzeci z rzędu Iwona Świątkowska, która podzieliła się wrażeniami z turnieju. Było bardzo blisko. Myślę, że w pierwszym secie troszeczkę zawaliliśmy, bo mogliśmy jeszcze powalczyć, no ale nie udało się. No, poza tym nasz przeciwnik był wymagający. Przede wszystkim przeciwnicy to byli zawodnicy, byli obecni, może już nie obecni, ale byli, którzy grali w siatkówkę. No i w związku z tym no, szanse były marne, ale staraliśmy się jak mogliśmy. Najlepszym zawodnikiem okazał się Tomasz Trela. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miejski, które wręczał dyrektor PG nr 1. On również podsumował trzeci turniej,
podkreślając jego zabawowy charakter. Ci najwytrwalsi siatkarze przyszli, zgłosili się i cieszę się bardzo, że chcą uczestniczyć dalej, chcą grać, chcą się integrować, chcą pokazać, że mimo no już podeszłego może wieku, dalej pięknie skaczą, pięknie zbijają, pięknie atakują i fantastycznie bawią się na boisku. Na koniec odbyła się jeszcze jedna miła uroczystość. Obchodząca tego dnia urodziny Anna Banaś otrzymała z rąk organizatorów okazały bukiet kwiatów, a koledzy z parkietu odśpiewali jej churalne 100 lat.